spokojnie powiedzieć ała, ała. Ej, to nie było udawane, przysięgam. Wyrwałam zęba przedwczoraj, 8. Ile masz szwów? 2? 3? Nie wiem, 3 mam szwy, wyrwałam przedwczoraj 8 i nie mogę otwierać tak buzi szeroko i chciałam powiedzieć, a przysięgam, że mi tak zabolało. No to teraz będziesz miała taki, wiesz, red flagę od razu. Spróbuj nie powiedzieć ała challenge. Dzisiaj będziemy oglądali TikToki, od których boli. Od samego patrzenia. Więc wybawcie się razem z nami i spróbujcie nie poczuć się niekomfortowo. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli kiedykolwiek bolała was wizyta u dentysty. Pokażę, zobaczę, czy boli przez policzek. Czyli wiem, kto przegra dzisiejszy odcinek. Lecimy. Znam cheaty. Co ona robi? Wyciąga. To jest włosek z joysticka. O nie! Czekaj, to... Pajęczyna? To jest jakiś po prostu coś, luz, co zebrało się od makijażu, jakieś takie zanieczyszczenie. W oku często to jest, ja na przykład jak maluję się korektorem pod okiem, no to wieczorem jak znowu mam makijaż, to też muszę sobie... Tak się taka pajęczyna robi? Nie, taka pajęczyna to nie, ale zbiera mi się tu w kąciku, nie? Lecimy dalej, to nie bolało. Okej, okay, dobra. To już... Wow! Ta woda jest tak gęsta od lodu. No właśnie, o co tutaj chodzi? To co to było, morze, ale nie słone? Patrz. Mocne slushy. Przegięcie. Co on tam w ogóle robi? Można to nazwać morsowaniem? To jest... co on tam wlazł? To jest coś bardziej hardkorowego niż morsowanie. O nie, przegiąłeś. Przegiąłeś teraz, chłopie. Pedikir to jest takie? Ekspresowe piłowanie paznokci. Okej. Okay. Ale po co? Jak ja nawet butem jak jeździłam na rowerze zahaczyłam, to już mnie to bolało. Minus jeden punkt. No, to jest przegięcie. Co tu się wydarzyło? Ktoś to tak pokroił. Ktoś go wkurzył. Ktoś to chyba tak pokroił specjalnie, żeby mu zrobić na złość. Chyba ktoś był niekulturalny albo bardzo nieprzyjemny przez telefon. O, tak bym to ujął. Bardzo możliwe, dlatego bądźcie mili dla sprzedawców, bądźcie mili dla kelnerów, bądźcie mili dla barmanów, bo spotka was to samo. I powiem wam szczerze, że to jeszcze jest miła kara. Tak. O dobra. Nie, co ona robi? Nie! Magnes wsadziła pod skór. Nie, to jest opiłek. Gościu pewnie ciął kątówką. Strzelił opiłek metalu, bił się pod oko. I co, i tak szybko zrósł? Może nie wyciągał, bo myślał, że wiesz, ała, strupek i zostawił i się wrosło w skórę. Aż mnie w duchu zabolało. Czyli już masz minus 2 punkty. Minus 3. Christian. Minus 3. Sięgam, że ci oddam. Ale ja nie mam już ustawek, wyrwałem wszystkie. No to stracisz jedynkę. Co on robi? Gdzie jest kotek? Z ością. Kroił łososia? No. Takiego surowego? Z folią zjadł? Nie, co jest? I sobie je normalnie. No i co, i to jest takie bolesne? No po prostu dla kogoś, kto nie lubi surowej ryby chyba, ja, tak? Dobra, ja myślałem, że z ością połknie czy coś się ale wydarzy. Ale też od razu stacki ze sklepu, takie nieumyte. No, trochę surowy, tak. Surowy, nieumyty. Trochę fu, faktycznie. Dopiero teraz, jak mi to tak ładnie wyłożyłaś, zrozumiałem, o co chodzi. Kiwi, nóż. Przekroił kiwi. Nie krój sobie palca tylko. A co chodzi? Ooo! Skąd znam? A wiesz, że niektórzy jedzą kiwi w skórce normalnie? Przecież to swędzi. Kiwi swędzi, to prawda, no. Jak nieraz za mocno tych włosków się najesz, to swędzi podniebienie. No, i sobie wyobraź, co on teraz musi mieć w buzi. Chyba to od tych włosków. Może od witaminy C w środku, bo ma też dużo witaminy C, nie? Nie ma takiej opcji. Nie myślisz, że od włosków? Tak. Mhm. Jak u pająka, parzące na odwłoku? Tak. Ciekawe. Gdzie się jeszcze tak jest? W kaktusie. Czy ona wsadziła kapcie do mikrofalówki? No właśnie, o co chodzi? Czy to ma jednego lajka? Tak, to ma jednego lajka i to jest lajówka na kapcie. Głupota. Dlaczego to ma jednego lajka, mojego tylko? O nie, tak się nie robi, proszę pana. O nie, tak te... Ała. Widzisz, nie można się tak mocno ekscytować. Co to za kawałek? Nie, nowe buty, mama cię zabije. O, fajny słupek na kopercie. O nie, znam to jest najgorsze. Znam to. Pocałowany kibel? Krzywa strzałka. Co to jest? Aha, nie zgadzało się, tak, heksagon tak. Się nie zgadzał. O nie, jeden płytek był położony.
zobaczymy, kto sobie jaja zrobił. Kanał krzywo. O! Czerwony! Czerwony jeden. A wszędzie same białe, no. Czuję się bardzo źle. O kurde. Tak wyglądałaby łazienka, gdybym ja nie sprzątała. Tak! Ej, co jest? O, moja gąbka ma taką samą, tylko że różową. Ile włosów w ogóle. Nie. Ale ta łazienka będzie ładna, zobaczysz. Myślisz? No. Póki co boli w oczy. Ile włosów, ile kurzu, fujka. O co? Jak ona tak myje toaletę po prostu tym? No co, no baterią, łazienka, z wodą? Łazienka jest cała w kafelkach, nie? Więc... O! No. Pyk, można, można, ale podłoga jest nie do dratowania. Podłoga tylko skuć i ona opłodać. Podłoga jest tak zajechana, że już szkoda to czyścić. Co ci się stało w usteczka? Co ci się stało w usteczka? Mi się wydaje, że się całowała z odkurzaczem. Jak myślisz? Nie jest botoks, tak gościu w tle mówię, że to jest botoks. To nie jest botoks, to jest kwas hialuronowy, ale jest go zdecydowanie za dużo. Ale faceci nie rozróżniają, czym jest botoks, czym kwas. To teraz, ja też nie wiem. To teraz szybka lekcja. O. Kwas hialuronowy służy do wypełniania takich części twarzy, jak usta, na przykład można sobie wymodelować brodę, można sobie wymodelować policzki, można sobie garba. Wymodelować kąt żuchwy. A botoks jest po to, że na przykład jak teraz ja robię tak, lwią zmarszczkę, albo robię tak i mi się robią tutaj takie kreski, to jak podamy tutaj botoks, to wtedy tutaj paraliżuje nam te mięśnie i mamy gładko. Nawet jak chcemy się zdziwić, to się nie możemy zdziwić, bo po prostu mamy te mięśnie sparaliżowane. I dzięki botoksowi mamy w przyszłości mniej zmarszczek, więc botoks górą. Czyli co? Wyłączasz sobie tutaj ten obszar w ciele? Tak jest. I można wszędzie podać botoks. I chcesz się wkurzyć, jak... i się nie możesz wkurzyć. Tak, jak ktoś na przykład zaciska zęby i ma, jak to się nazywa, bruksizm, to też botoks pomaga na to, żeby szczękę rozluźnić i wtedy normalnie zmieniać się owal twarzy, bo niektórzy mają takie kwadratowe szczeny, bo w nocy zaciskają zęby i śpią z zaciśniętą szczeną. Więc botoks pomaga w różnych sytuacjach. No, także taka szybka lekcja. A jak... Nie mamy botoksu w ustach! Słuchaj, a jakbyśmy na przykład w samochodzie zderzak z przodu nie nabotoksowali, jakbyś uderzyła, to byś nie wniótł, tak? Czyli jednak niczego się nigdy nie nauczycie. Lecimy dalej. I just made the longest nails I've ever made. Najdłuższe paznokcie na świecie. O kurde! Odcinek dla Bungie. Zrobić sobie najdłuższe paznokcie na świecie, a później grać w ręczną. O kurde, nie da się chyba, wiesz? Co się nie da? Przecież od razu wyrwie paznokcia. Ja na przykład chciała, żebyś ty nagrał odcinek taki, że robisz sobie długie paznokcie. Nawet nie takie, ale takie jak ja mam. No. Albo dłuższe trochę. Musiałbyś robić takie swoje codzienne czynności w długich paznokciach. Jestem ciekawa, jak by ci poszło. Zresztą nawet na kibelek nie pójdziesz. To robisz, jak skończysz, to mówisz: mamo, już! Jest, that's right. Okay. Dziecko, języczek mu ciągnie? Nie ciągnie mu język. O! Co? Urwał języczek dziecku. Niesamowite. O co chodzi? Czemu on mu wsadził silikonowy język do buzi? Nie rozumiem niektórych rzeczy. Ludzie są dziwni, a jakby to dziecko miało, to połknęło? No. I dopiero by miał, kurde, TikToka na 3 miliony lajków. Okej, okay. Strzeli mu gumka? On tak zgniótł nos. No właśnie, o co tu chodzi? On nie ma tu kości w ogóle? Nie ma, wycięta. Albo połamana, nie no. Nie wiem, jak to się dzieje. No ja mam kość, ja nawet bym tak nie mogła zrobić. Ja też mam taki garbaty, że nie idzie patrzeć. On nie ma kości, on, jemu się kości kończy. Tak, on nie ma tej cząstki tutaj. No. Jakiś bokser chyba. Pięścierz. O nie, nienawidzę tego. O nie, nienawidzę tego też. O nie, tego też nie lubię. To najbardziej niekomfortowe rzeczy. A najgorsze jest to jeszcze nie jak wdypniesz w wodę, tylko jak wdypniesz w siuśki i buni. O! Albo zrobisz takiego slajda. Trzeba uważać na nogi. Oho, będzie golone. Będzie golone, widzowie. I tutaj powiem chyba ała. A gościu nawet nie powie ała. Co jest? A mnie to boli. Ale jak na gładko, dobry jakiś wosk, wiesz? Nie, nie wiem. A wiecie co? Jak ja coś takiego robiłem? Ale po co coś takiego robiłem? Do nie, właśnie, nie właśnie po to, żeby ona schudła, tylko ja coś takiego robiłem, jak byliśmy mali i był lany poniedziałek, szmingus dingus. Zakładaliśmy worki na śmieci pod ubrania, jak nas oblali, to nie byliśmy mokrzy, nie czuliśmy na siebie, yeah. Na sobie wody. O, i mogłeś dłużej wytrzymać. Lifehack, i to słuchaj, jest lifehack. Zawsze w lany poniedziałek jest taka temperatura, wiesz, różna. No, albo różna. 0, albo 10, no, albo prawda. Słońce, albo śnieg. Zależy jaki rok. Polecam ten lifehack, spoko loko. Co to?
Nie, jakiś robal. Mysz. Jezus, chyba bym umarła. Jezus święty. Ona mieszkała w chlebku jak w bajce. Zobacz, bochenek wygryziony. No, gdzieś już widziałam taki bochenek wygryziony. U nas w kuchni? Tak. No właśnie, też gdzieś to widziałem. Jak mieliśmy myszy, jak nie oglądaliście tego odcinka u Krystiana, jak Krystian łapał myszy, to koniecznie wróćcie do tego odcinka. A ja wam tylko powiem, że jak zostawialiśmy na blacie chleb, to rano on był... Znikał. Wygryziony, dosłownie. No. Wygryziony. Okej. Okej. Ile kolczyków? To czaisz, jak gościu chce jechać samolotem, on to musi wszystko ściągać. Chyba nie. No jak nie? Jak mu pika? No to wezmą go po prostu tego. Panie, paka pan. Dobra, do przodu. Jak się zakłada tunel? Słuchajcie. Niedobrze. Przede wszystkim dziewczyny. Mały tunel, tam jeszcze okej. Ale jak taki, to już jest przesada, nie? Taki tunel, rozumiesz? Po co to komu? Ja może tego nie rozumiem, nie? Ale zobacz, na jego teraz skórę ucha. No, jejku. To wygląda, jakby cały czas bolało. To wygląda, no źle, no. A zahacz tym o coś. O co można zahaczyć uchem? O klamkę. No na przykład stoisz w oknie. Obiad! Zamykasz i o klamkę. Dobra, idziemy dalej. I tak ucho wisi. O nie, pod miskoroskopem parówka. O nie, ja chyba nie chcę. Okej. Okay. O, dobra. Nie, to jest kłamstwo pewnie. Mhm. No nie, on to robi. Na pewno to jest kłamstwo. Pokaż, co tam w tym mięsku siedzi. Jajki? Bliżej! No. Ty widzę Polskę. Tutaj tego, Europa, nowa Hiszpania. Nowa cywilizacja. Nowa cywilizacja. Tu już koło wynaleźli. Okej. Okay. Koniec. No to chyba najgorszy był ten robak. Ale wiesz, jak go ugotujesz w garnku, rachu, ciachu i po strachu, po robaku, myślisz, że on będzie żył? Więcej białka w porówce? No tak. Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej was obrzydziło, zabolało. Mnie chyba finalnie to ucho. A mnie mój ząb. To jest... Mam już do zgadania. Ale możesz się pochwalić widzom, że to już jest ostatnia! To już jest ostatnia ósemka, ale przysięgam, że była najgorsza. Przez godzinę siedziałam na fotelu, nie bolało mnie, bo pan mi zczulił chyba w 5 miejscach, ale te ciągnięcie, ten rozwierak, który się wbijał w dziąsła, te podważanie, ten haczyk... Kącik ust rozerwany. Boże, ja nie chcę was zrażać do dentystów, bo to wcale nie bolało, ale po prostu było nieprzyjemne siedzenie przez godzinę na fotelu. Wyszła cała zapłakana, we krwi. Nie płakałam, nie kłam. We krwi. Tylko. I co? Ja się pożegnam. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Podajcie na nasze Instagramy, linki macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć!